TV Małopolskie rozmawia z Pauliną Habel, Kieńczanką, która w wyborach Miss Ziemi Sądeckiej otrzymała dziką kartę do wyborów Miss Polonia Małopolski, które odbyły się właśnie w Zakopanem. Paulino, co robiłaś przez ten miesiąc, od kiedy ostatnio rozmawialiśmy, czyli w czerwcu, oczywiście pod kątem wyborów Miss Polonia? W zasadzie nasze próby zaczęły się dopiero w czwartek. Od 10 rano byłyśmy już w Zakopanem. I dość ciężkie próby do godziny 20:21 przez 3 dni i dzisiaj mamy finał. Tak? Czy będziesz jeszcze próbowała swoich sił w innych wyborach tutaj na Sądecczyźnie? Na przykład w Miss Polski? Nie wiem, czy nie zastanawiałam się nad tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie później. Na razie najważniejsza jest dla mnie szkoła. Teraz mam klasę maturalną, więc jest to dość dla mnie ważne. A potem zajmę się spełnianiem swoich marzeń. Czy start w wyborach Miss Polonia zmieniło cokolwiek w twoim życiu? Jakieś twoje spostrzeżenia na ten temat? Na pewno dużo. To jest ogromne przeżycie i na pewno wpływa jakoś na nasze życie później. Będę mieć co opowiadać dzieciom. Ale to będzie tylko to, że będziesz opowiadała, wspominała? Czy mówiłaś ostatnio, że jesteś przebojową osobą, że dążysz zawsze do tego, co sobie zaplanujesz? Na razie najważniejszym moim planem jest jednak szkoła i zakończenie tej szkoły, no i później studia i zobaczymy, co dalej. Jakieś dwa słowa może dla widzów TV Małopolskie? Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję bardzo.